Siema, z tej strony kolia.pl. Dzisiaj zamboksujemy sobie głośnik JBL Flip 3. Na opakowaniu mamy wiadomości, że to jest głośnik na Bluetooth, że może grać aż do 10 godzin i że ma klips. Z prawego boku mamy grafikę z klipsem, a z drugiego mamy fajną grafikę z koncertu jakiegoś z napisem Dirt to Listen. Z tyłu mamy też bardzo fajną grafikę z przedstawiającą napis Clip and Play. I mamy tu też wiadomości o tym, że głośnik może wytrzymać 10 godzin na jednym naładowaniu, że ma wodoodporność IPX7, dzięki czemu możemy go zanurzyć na metr pod wodę, nawet do pół godziny, oraz że ma mikrofon. Otwieramy sobie nasz głośnik. Tak się to prezentuje. Musimy to wyjąć. Na powitanie widzę nas kabelek pomarańczowy, oczywiście, bo to JBL. Ciekawe, JBL Go był ten sam kabelek, tylko bez oznaczenia, bez wygrawerowanego loga JBL-a. Dalej mamy samego klipa. No i oczywiście, jak to się staje na JBL-a, papierologię, która jest zbędna. No i mamy tutaj naszego samego klipa w takiej oto, w takim oto opakowaniu. Nasz głośnik po odpakowaniu wygląda właśnie tak. Najważniejszą częścią tego głośnika jest oczywiście klips i chodzi on bardzo łatwo. Fajnie, że w środku jest to ogumowane i nie porysa nam niczego. Klips przechodzi przez cały głośnik, jak możecie zauważyć, to jest bardzo fajnie to wygląda. W porównaniu do klipa dwójki mamy tutaj przyciski play, pauza, którym dwuklikiem możemy zmieniać utwór, minus, plus do zmienienia głośności. Z boku mamy przycisk włączania oraz Bluetooth. Z lewej strony mamy głośnik, nie głośnik, tylko mikrofon. A tutaj mamy antypoślizgową taką kładkę i bardzo fajnie ona tak trzyma. Głośniej właśnie dzięki temu klipsowi możemy przyczepić na przykład na plecak, czy na kapelusz, czy do szafy. Lub na kołysankę, jeżeli naszemu dziecku zrodzi się tak głupia melodyjka i postanowi sobie włączyć hardbasa. Właśnie włączamy sobie tutaj właśnie tym przyciskiem. Wydają ten epicki wręcz dźwięk w tych lepszych JBL-ach, który jest epicki po prostu, nie mam więcej do dodania. Tutaj mamy klapkę z portami z napisem Flip 3 i w porównaniu do Flipów i Goa 2, on to się banalnie łatwo zajmuje. W środku mamy port micro USB do ładowania oraz niewidoczny niestety, ale tu jest jeszcze port AUX. Czas sprawdzić wodoodporność. Fajnie, bo głośnik się unosi na wodzie. Trochę mało wody tu nalałem, ale jak możecie słyszeć, dalej to działa. Więc test wodoodporności chyba mogę uznać za zaliczony. Jeszcze się tu może trochę pomoczy, tak dla śmiechu, żeby sprawdzić. Pierwsze wrażenia z używania głośnika są po prostu świetne. Nigdy nie moczyłem swojego głośnika w wodzie, a ten po prostu zdał ten test doskonale. Wszystko dobrze gra po kilku sekundach takiego odstrzypywania wody, ale wszystko działa. Gra tak samo jak przed zamoczeniem i możemy sobie go spokojnie umyć. Mogę polecić ten głośnik osobom, którzy często spędzają czas nad wodą i potrzebują tego głośnika, czyli na przykład na kajaku albo na czymś. Więc to by było na tyle z tego unboxingu. Może kiedyś na kanale pojawi się recenzja tego głośnika, bo po prostu tego głośnika jeszcze nie miałem okazji używać, bo dopiero go otwarłem, więc dzięki za oglądanie tego odcinka. Dajcie lajka, suba albo inne rzeczy, no i elo. Siema, z tej strony kolia.pl. Dzisiaj zrecenzujemy sobie... Siema, z tej strony kolia.pl. Dzisiaj zrecenzujemy...